dzieciaki, co tam u was słychać? No witajcie, witajcie w ten piękny poranek. Ja wam powiem, że się nie wyspałam, bo przez całą noc czytałam super książkę. O tak, była naprawdę magiczna. O pięknych, leśnych stworzonkach, o biedronkach, żabkach, no i takich innych. A najlepiej i najciekawsze było to, jak czytałam o leśnych ptakach. O tak, uwielbiam je obserwować. Ale wiecie co? Teraz polecę do innych glimes i im wszystko opowiem, co ja dzisiaj w nocy przeczytałam. Hej, hej, kochany, wyłaź ze środka, muszę ci koniecznie coś opowiedzieć. No naprawdę, wychodź, wychodź. Ojejku, no już wychodzę, nie krzycz tak. A poza tym to ja dzisiaj nie mam czasu, bo jestem bardzo zajęty. No ale już, jak takie coś masz ważnego do powiedzenia, to wychodzę. No słucham, co takiego ciekawego chcesz mi opowiedzieć? Bo jestem strasznie zajęta. Wiesz co, sprzątam dzisiaj w domku i nie mam czasu na takie pogaduchy. No jak to nie masz czasu? Łe, chciałam ci opowiedzieć, jaką super książkę dzisiaj przeczytałam. No ale jak nie masz czasu, to szkoda. Naprawdę nie znajdziesz chociaż chwileczki dla mnie? Nie, naprawdę śpieszę się. Od rana mam wielkie sprzątanie w domku. Narobił mi się przez zimę taki wielki bałagan. No i naprawdę muszę spadać. Nie mam czasu. Łe, ale lipa. No to idę dalej. Poszukam innych moich małych przyjaciół. Może ktoś zechce posłuchać, jaką fajną książkę przeczytałam. Puk, puk, jest tam ktoś? Puk, puk. No halo, śpicie czy co? No wstawajcie, jest piękny poranek. Puk, puk. Ojejku, no co tak krzyczysz? Cicho, cicho. Byłam w kuchni i nie słyszałam, jak mnie wołasz. Co się dzieje? Oj, szybko mów, szybko, bo jestem też dzisiaj zajęta. No okej, już ci mówię. Słuchaj, dzisiaj w nocy czytałam taką super książkę o zwierzątkach leśnych i wiesz, ile fajnych rzeczy się dowiedziałam o biedronkach, o jeżach, o żabkach. Naprawdę ta książka była taka mega. Ojejku, ale jeśli ty mi chcesz opowiadać o całej książce, to nie, 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 nie teraz, w ogóle nie dzisiaj, bo ja piekę ciasto. O tak, mam dzisiaj gości i muszę upiec pyszną babkę. Jak chcesz, to możesz mi pomóc, a jak nie, no to ja już spadam, bo potrzebują mnie w kuchni. Ojejku, ty też jesteś zajęta? Ale lipa. No i komu ja mam opowiedzieć o tej książce? Łe. No sorry, ale naprawdę w kuchni muszę być i pilnować ciasta. Może następnym razem do mnie przyjdziesz i mi opowiesz, co było w tej książce, jeśli oczywiście nie zapomnisz. A ja już muszę spadać do kuchni. Ojejku, znowu zostałam spławiona. Wszyscy są od rana zajęci, a ja chciałam tylko porozmawiać. Ojejku, może ktoś znajdzie dla mnie chwilę czasu. Halo, halo, może tutaj mnie ktoś wysłucha? Halo, jest tutaj ktoś? Ale tutaj ładnie. O, jak różowo, jak czyściutko. O, ciekawe, kto tutaj mieszka. No hejka, ja tutaj mieszkam. O, widzę, że podoba ci się mój pokoik. O, wiesz, jestem wykończona. Przez ostatnie 3 dni robiłam tutaj remont. O, wiesz, malowałam ściany, nowy dywan i meble i po prostu padam. Ale już jesteś po remoncie, tak? I masz chwileczkę wolną, to może wysłuchasz? Mam fajnego newsa. Opowiem ci o fajnej książce. Ojejku, no wiesz co, bo ja to jestem naprawdę zmęczona. Tyle dni robiłam ten remont i marzę tylko o tym, żeby znowu położyć się do łóżka. No naprawdę, chyba nie dam rady wysłuchać tego, co chcesz mi opowiedzieć. Ej, a może jak ci poopowiadam o zwierzątkach, to zrobi ci się milej i sobie odpoczniesz, jak ci będę tak opowiadać, co? Może spróbujemy? No okej, możesz mi tam troszeczkę poopowiadać, tylko nie wiem, czy będę coś z tego pamiętała, bo naprawdę dosłownie padam.
No to spróbuję. Słuchaj, w tej książce było tak mega opisane, jak zwierzęta żyją w lesie. Biedronki, jaszczurki, albo na przykład gdzie lejerze śpią. Naprawdę, to było mega! Ojejku, jak ona troszeczkę zanudza, chyba zaraz zasnę. No co ty, nie zasypiaj! Zaraz ci jeszcze opowiem, o jakich ptakach czytałam. O dzięciole, o sójce, o wróbelkach, o wronach. No i tam było napisane na przykład, czym one się żywią. Nie, no nie mogę, zasypiam. Ojejku, bidulka zasnęła. Czy ja ją tak zanudziłam tymi opowiadaniami? Ale lipa, no ale cóż, chyba po prostu była zmęczona, więc ją tutaj zostawię, niech sobie śpi w tym pięknym swoim pokoiku, a ja spływam dalej. No i lipa, zostałam sama, wszyscy są zajęci, ojejku, czy nikt mnie nie lubi? Całą noc byłam sama, sama czytałam książkę i od rana też mam być sama. Ojejku, to jest smutne. Dobrze, że chociaż tutaj pod tym drzewem jest tak milusio, rosną kwiatki. No cóż, poczekam aż każdy zrobi swoje zajęcia, no i może później razem coś porobimy. O, siemka Wolpesa, co ty tutaj robisz? Taka samiutka pod tym drzewem? No co się dzieje? Też nie masz co robić, bo ja się strasznie nudzę. No siemka, Aurea. Wiesz co? Mi jest strasznie smutno. Nikt nie ma dla mnie czasu. Chciałam z kimś porozmawiać o super książce, jaką przeczytałam, bo wiesz, ja uwielbiam czytać książki, ale nikt nie ma dla mnie czasu. No co ty? Nikt nie chce posłuchać o super, mega ciekawej książce, ale lipa, ty no mogłaś od razu przyjść do mnie. Wiesz co, zapraszam cię do mojego domku, tam sobie usiądziemy, mam dużo miejsca. No i opowiesz mi, o czym przeczytałaś książkę. Wow, to jest twój domek? Ale on jest ogromny, ile tam musi być miejsca. Wiesz co, gdybym ja mieszkała w takim dużym domku, to bym tam miała wielką bibliotekę z książkami. Bo wiesz, mój domek jest malutki i mnie się tam za dużo nie mieści, ale tutaj to jest super. No wiem, też lubię ten mój domek, ale zaraz zobaczysz, jak super mam w środku. No miałaś rację, tutaj jest mnóstwo miejsca i masz oddzielny pokój do spania i łazienkę i taki mały salon. Wow, naprawdę zazdroszczę ci. No okej, no ale tak już nie zachwalaj tego mojego domku. No domek jak domek, twój też na pewno jest piękny, ale powiedz mi, jaką ty tą książkę przeczytałaś, bo jeszcze nic nie opowiedziałaś mi. Naprawdę? Chcesz tego posłuchać? No, chyba jesteś jedynym glimes, który właśnie chce tego posłuchać. Bo ja przeczytałam książkę o leśnych zwierzątkach. O, ciekawe. A powiedz mi, czy ta twoja książka miała taką niebieską okładkę? Tak, zgadza się. Cała była niebieska. A skąd ty to wiesz? Podglądałaś mnie w moim domku w nocy? Nie, po prostu, wiesz co, ja też kocham czytać książki i chyba już tę książkę przeczytałam. Tam było coś o biedronkach, jeżach, jaszczurkach, no i wielki dział o ptakach, prawda? Wow, no co ty, ty też uwielbiasz książki? Ale czad, nie jestem sama tutaj u nas w wiosce. O, to chyba od dzisiaj będziemy sobie pożyczać nawzajem książki, co? Co o tym myślisz? No jasne, mam mnóstwo książek o gotowaniu, o przygodach superbohaterów, o leśnych przygodach, no i wiele, wiele innych. A wiesz co? W tej książce to najbardziej mi się podobało to, jak było opisane o ptakach. Może pójdziemy do lasu i zobaczymy jakieś ptaki? No okej, chodźmy do lasu. Wow, ale jesteś super. Chyba zostaniesz moją najlepszą przyjaciółką.
Kochani, a Wy lubicie czytać książki? Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie są Wasze ulubione. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!